Dobry wieczór, mili Państwo. Mam nadzieję, że nas dobrze widać i dobrze słychać. Spotykamy się w tym tygodniu po raz drugi, wyjątkowo. Taka sytuacja się akurat tak złożyło. Chyba już wiem, co jeszcze powinienem tutaj zrobić bardzo ważnego. Mam nadzieję, że nas dobrze słychać. Poczekamy jeszcze chwilę, aż pojawi się kilka osób. W każdym razie tematem naszego dzisiejszego spotkania jest Góra Athos, a gościmy dzisiaj Marcina Bijskiego razem z nami. Poczekamy jeszcze chwileczkę tylko na... Proszę dajcie znać, czy nas dobrze słychać i czy nas dobrze widać, bo czasami bywają problemy z pogłosem. Mam nadzieję, że dzisiaj nie jest to kłopot. Dobry wieczór. Tak, więc chyba generalnie Marcina słychać. Tak jak wspominałem, dzisiejsze nasze spotkanie będzie dotyczyło Góry Athos, miejsca zupełnie wyjątkowego, miejsca, które fascynuje, miejsca, które intryguje, miejsca, które czasem i w niektórych kręgach bywa też miejscem kontrowersyjnym. I o tym dzisiaj chcielibyśmy też porozmawiać. Także jeśli macie jakieś pytania zupełnie szczegółowe lub mniej szczegółowe, jeśli są jakiekolwiek rzeczy, które chcielibyście się dowiedzieć na temat Athosu, możecie oczywiście wysłać te wiadomości tutaj bezpośrednio w live czacie lub tak chyba byłoby najlepiej. Wiadomości prywatnych niestety nie jesteśmy w stanie zbytnio teraz odczytywać. Za dużo by było bez tym zamieszania natury technologicznej. Więc w czacie byłoby super. Także jeśli odezwiecie się, czy jesteście, wspaniale. Widzę, że już jest nawet z nami Dominika, czyli współtwórczyni popteologii. Bardzo się cieszę. Marcinie, pierwsze najważniejsze chyba pytanie dotyczące Athosu, które chciałem ci zadać, to jest takie, ile razy na tym Athosie byłeś? Czy jesteś w stanie w ogóle zliczyć to? Sprawdzamy twoje kompetencje najpierw. Nie, przestałem już dawno liczyć. Po raz pierwszy byłem ponad 20 lat temu. Byłem wtedy nastolatkiem. Od tamtej pory obserwuję to, jak Athos się zmienia. Byłem w różnych okolicznościach i pielgrzymkowo, i nieco bardziej oficjalnie. Także jeśli chodzi o pytanie, ile razy, niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć. Zaczynasz już dosyć kontrowersyjnie, mówiąc, że Athos się zmienia. To znaczy, Athos nie jest cały czas taki bez zmian. No, wydaje mi się, że wokół Athosu narosło też dużo wyobrażeń, nie chcę powiedzieć bezpośrednio mylnych, ale pewnych takiego wyobrażenia o Athosie jako miejsce, gdzie się nic absolutnie nie zmienia, gdzie zawsze wszystko było bez zmian i zawsze było takie same. I tutaj nagle no, mówisz coś zupełnie zgoła innego. Co masz na myśli, mówiąc o tym, że Athos nie jest ten sam jeszcze przez te 20 lat? Co się zmieniło? Należy pamiętać, że Athos tworzył ludzie, którzy wywodzą się spośród nas. Na Athosie nic się nie rodzi. I tak mawiają mnisi athoscy. To jest jedyne miejsce na świecie, gdzie nic się nie rodzi, a wszyscy przybywają z innych miejsc i rozpoczynają swoje życie duchowe w tym niezwykłym ogrodzie przy Najświętszej Boga Rodzicy. Athos jest taki, jakimi jesteśmy my. Oczywiście to ponad tysiącletnia historia, to ponad tysiąc lat prawosławnej duchowości, monastycyzmu, ale nawet w tym krótkim okresie 20 lat, jaki ja mogę zaobserwować, widać zmiany. Athos po prostu odpowiada potrzebom współczesności i wbrew pozorom to nie jest anachronizm, to nie jest miejsce, gdzie tradycja jest skostniała, a miejsce, które cały czas jest taką lecznicą potrafiącą odpowiadać na potrzeby współczesności. Więc jakby no, mamy dwa bardzo ważne aspekty dotyczące życia na Athosie, to znaczy ci, którzy na Athosie są, przebywają, żyją, mieszkają, jest to ich miejsce, jest to ich dom, ale mamy też drugą grupę, czyli pielgrzymi. Chyba w ostatnich latach widzimy wzrost liczby pielgrzymów, prawda? Znaczy, no, ten rok 2020 bardzo popularny. Przepraszam, nie dosłyszałem, bo mamy problemy z połączeniem. 2020 przyblokował trochę nam ten ruch pielgrzymkowy, prawda? Ale w ostatnich latach chyba da się zauważyć, że Athos jest często odwiedzany przez wiernych i nie tylko wiernych, prawda? Athos stał się bardzo popularny.
stał się bardzo popularny po tym, jak żeśmy weszli do Unii Europejskiej, bo dużo prościej pojechać do Grecji, dużo prościej załatwić formalności. No nie ukrywam, że tanie linie lotnicze, jakie od kilkunastu lat latają po Europie, również stanowią ważny aspekt tego, że na to się jest dużo łatwiej dostać. No i pielgrzymów jest tam na pewno bardzo dużo, natomiast Athos stał się również takim miejscem turystycznym i można to zaobserwować. W niektórych kręgach moda na Athos. Pojawiają się pielgrzymi, turyści, nazwijmy ich w ten sposób, którzy kompletnie nie wiedzą, gdzie i po co się znaleźli, ale Athos jako Athos muszą odhaczyć w swoim kalendarzu wyjazdowym. Także na bogato. To jest bardzo ciekawe, no bo bardzo często się jednak można spotkać taką opinią, że na Athos przyjeżdżają osoby w bardzo konkretnym celu, prawda, i to jest swego rodzaju jakaś może boska niebiańska nagroda, czyli czy trzeba mieć jakieś wyjątkowo, odznaczać się jakimiś wyjątkowymi cechami charakteru lub nie wiem, nienaganną duchowością, żeby na tym Athosie się pojawić? Jedynie biologicznymi, trzeba być mężczyzną. No właśnie, to jest chyba pytanie, które fascynuje też bardzo wiele osób, a zwłaszcza chyba no, tutaj rozmawiamy między nami mężczyznami, więc można śmiało powiedzieć płeć przeciwną. Bardzo często jest zadawane to pytanie, ale jak to? Dlaczego kobiety nie mogą? Prawda? Wszędzie mogą, a tam nie mogą. No to Marcinie, wytłumacz nam, o co chodzi w ogóle z tym zakazem? Dlaczego kobiety nie są na tosie dzisiaj? I czy kiedykolwiek wcześniej były? To bardzo stara tradycja. Tradycja, która się nazywa Awaton. Już w X wieku odpowiednie zapisy imperatorów bizantyjskich potwierdzają właśnie to, że Athos jest miejscem przeznaczonym do życia monastycznego tylko i wyłącznie dla mężczyzn. Takie pierwsze potwierdzone pisemne wzmianki na ten temat w tipikonach athoskich pojawiają się na początku wieku XV, natomiast to nie pisana tradycja. Tradycja głosi, że Matka Boża, udając się w jedną z podróży misyjnych, przybyła na półwysep Athos podczas sztormu, pobłogosławiła to miejsce i od tamtej pory, tak jak głosi tradycja, jak miała sama powiedzieć, jest to jej ogród. Tu periwoli tis Panagias, jak mawiają Grecy. Natomiast Athos ma bardzo bogatą antyczną historię. Było to miejsce, był to półwysep zamieszkiwany ludnie. Nawet był pomysł, aby sama góra Athos, ten szczyt Athosu, został żeby tam, żeby z tego szczytu Athosu stworzyć rzeźbę jednego z greckich bogów. Początki monastycyzmu na Athosie datuje się, to są źródła niepisane, już na IV wiek, na IV, V wiek, chociażby takie monastery jak Watopedi, wzmiankują, że właśnie w wieku piątym zostały założone. Jeśli chodzi o sam awaton, czyli ten zakaz wstępu kobiet, jest on oczywiście respektowany bardzo srogo, ale były od tego wyjątki. To nie jest tak, że na Athos kobiety nie trafiały. Chociażby sam XX wiek pokazuje, że było wiele takich przypadków. Oczywiście mnisi athoscy charakteryzują się wielkim miłosierdziem i kiedy były działania wojenne związane z II wojną światową, wtedy wielu uciekinierów, wiele ludności cywilnej zostało na Athosie przyjętych i oczywiście kiedy się wszystko uspokoiło, to Athos dalej pozostał miejscem, gdzie mieszkają, przebywają tylko mężczyźni. Było kilka pojedynczych przypadków i w wiekach wcześniejszych, i w latach ostatnich. Oczywiście to są naruszenia tego przepisu. Nie ma tutaj żadnej potrzeby usprawiedliwionej, aby kobiety się na to się pojawiały. Dlaczego? Z prostego powodu. Monastycyzm, mnisi atoscy po prostu takich pokus chcą unikać. Chcą żyć z Bogiem i ten awaton ma pomagać po prostu każdemu, kto chce żyć w odosobnieniu, aby tych pokus było jak najmniej.
Jednak pomimo tego, że awaton oczywiście jest w użyciu, inną pokusą jest prawdopodobnie zaburzenie tej ciszy i spokoju, od którego uciekli chyba z tego świata też mnisi z powodu dużej ilości pielgrzymów, o czym już też wspominaliśmy. Porozmawiamy może o tym, jak wygląda w ogóle taka struktura organizacyjna Atosu, bo wiemy, że mamy monastery, prawda? Wspomniałeś wcześniej takie określenie też cele. Jak to wygląda od strony organizacyjnej? Atoski monastycyzm można podzielić na trzy kategorie. To monastycyzm cenobityczny, czyli monastycyzm związany z życiem wspólnotowym w dużych monasterach, a jest ich 20. Druga kategoria to życie w skicie, czyli rozrzucone wokół centralnej świątyni małe domki, w których żyją mnisi, spotykający się na wspólne nabożeństwa w niedzielę i Wielkie Święta. No i trzeci, najbardziej rygorystyczny sposób prowadzenia życia mniejszego, to jest życie pustelnicze. Atos podzielony jest na 20 części należących do poszczególnych monasterów. To wielowiekowa tradycja, ugruntowana już teraz przepisami, nawet współczesnymi przepisami, także te monastery można powiedzieć, że rządzą Atosem. Taki sobór przedstawicieli owych monasterów stanowi taki atoski parlament, hierarchii notita. Spośród tych monasterów kilku mnichów jest wyznaczonych na okres kilku miesięcy w celu sprawnego zarządzania całym półwyspem. 17 monasterów to monastery greckie, oprócz tego mamy monaster rosyjski, serbski i bułgarski. W ramach tych 20 Rumunii nie posiadają swojego monasteru, mają skit świętego Jana Chrzciciela, który zresztą jest bardzo dużym skitem i tu trzeba też powiedzieć, że niektóre atoskie skity czy cele są dużo większe niż monastery, ale to wynika z samej organizacji Góry Atos, gdzie tych monasterów głównych jest 20 i więcej ich być po prostu nie może. Czy dużo jest obecnie mnichów na Atosie? Szacuje się, że na Atosie obecnie przebywa ponad 3000 mnichów różnych narodowości. Oczywiście ta liczba jest liczbą zmienną. Wynika to też z faktu, że mnisi greccy, oni przebywają na Atosie bardziej legalnie. Powiedzmy to wprost, inne narodowości mają z tym problemy, chociażby przez to, że takie problemy tworzy Unia Europejska, tak? Rosjanie mają duże trudności z tym, żeby na Atos przyjechać i zostać. 3000, bo wspomniałeś o tym, że chyba mamy problem mały z połączeniem. To już powinno być chyba lepiej. Wspomniałeś o tym, że mamy 3000 mnichów na Atosie obecnie. To dużo czy mało w porównaniu z poprzednimi latami? Trudno odpowiedzieć na to pytanie z tego względu, że na początku wieku XX, a w zasadzie po II wojnie światowej, wszystko wskazywało na to, że atoski monastyzm chyli się ku końcowi. Nawet sami atoscy mnisi mówili, że najprawdopodobniej to koniec tego wielowiekowego państwa. Monastery były zniszczone, zapuszczone, nieremontowane. Mnichów było bardzo mało. Jeśli chodzi o rosyjski monastycyzm, który w wieku XIX był bardzo prężny i w samym monasterze świętego Panteleimona mieszkało ponad 1000 mnichów, no po rewolucji roku 1917, no i po II wojnie światowej, kiedy żelazna kurtyna zapadła, zostało ich dosłownie kilkunastu. Zresztą grecki monastycyzm na Atosie również bardzo podupadł, a takim odnowicielem życia monastycznego był chociażby starzec Józef Hezychasta, czy później święty Paisiusz. I z tych wspólnot hezychastycznych na nowo odrodził się atoski monastycyzm w latach 70., w latach 80. i dzisiaj kwitnie. Należy też pamiętać, że był okres panowania Turków, ponad 400 lat, kiedy na Atosie życie cenobityczne również upadło, czyli wspólnotowe. Monastery były idiorytmiczne,
to jest taki sposób zarządzania monasterem, gdzie de facto każdy mnich żyje na własną rękę. Jedyne, co mnichów w tych monasterach łączyło, to mieszkanie we wspólnym budynku. Życie cenobityczne, natomiast to wspólna praca, wspólna modlitwa, wspólne posiłki, generalnie wspólnota wszystkiego, więc te stare tradycje prawosławnego monastycyzmu odżyły na Atosie całkiem niedawno. Atos miał okresy świetności, ale też miał okresy upadku. Należy pamiętać, że w czasie panowania Turków poszczególni możnowładcy próbowali Atosowi pomagać. Byli to możnowładcy mołdawscy, później carowie Rosji i w zależności od tego, jak się układały stosunki polityczne między Imperium Osmańskim a innymi państwami, tak też wyglądało życie na Atosie. Były okresy, kiedy monastery remontowano, ale były też okresy, kiedy monastery bardzo, bardzo podupadały. Wiele z tych starych monasterów przestało istnieć. Te, które miały wyższą rangę, często spadły w tej hierarchii atoskich monasterów na przestrzeni wieków. To, jak dzisiaj wygląda góra Atos, to jest efekt burzliwej historii. Jak wygląda taki typowy dzień na Atosie? Czy to też zależy od tego, czy to jest to dzień w monasterze, czy to jest dzień w celi, czy to jest dzień w skicie, czy to jest dzień właśnie taki pustelniczy, czy można jakoś określić taki ramowy dzień na Atosie? To przede wszystkim modlitwa. Należy pamiętać, że mnisi od świata uciekają po to, żeby się modlić. Atoskie modlitwy to modlitwy i nabożeństwa nocne. Zależnie od tego, jaką mamy porę roku, te nabożeństwa zaczynają się albo wcześniej, albo później, ale zawsze niedługo po północy i są wielogodzinne. Trwają 5-6 godzin, jeśli chodzi o takie codzienne nabożeństwa. Jeżeli mamy święta, to mogą trwać jeszcze dłużej. Słynne atoskie agrypnije to nawet kilkanaście godzin modlitwy. Oprócz tego mnisi zajmują się wszelkiego rodzaju rękodziełem albo pracami związanymi z obsługą samego monasteru, pielgrzymów, z pracami renowacyjnymi, uprawiają ogrody. Także zajęć na pewno im nie brakuje i można by powiedzieć, że taki dzień atoskiego mnicha podzielony jest na trzy części. Jedna trzecia to jest modlitwa, dalej praca, no i oczywiście odpoczynek, chociaż część, zasadnicza część tego czasu poświęconego na odpoczynek to przede wszystkim również modlitwa indywidualna. Ale też i w trakcie pracy, często wykonując pracę, również ta modlitwa towarzyszy. Prawda? No tak, to przede wszystkim modlitwa Jezusowa, która została rozpropagowana na Atosie. Zresztą ona zawsze tam istniała, tak? Chociażby święty Paisjusz Wieliczkowski przeniósł tą tradycję modlitwy Jezusowej ponownie na Atos, bo ona na Atosie jeszcze za czasów Grzegorza Palamasa funkcjonowała, ale później oczywiście były takie okresy, kiedy Atos nie był tak ważnym centrum. Czy na przykład współczesny święty już teraz Józef Hezychasta. Modlitwa Jezusowa z jednej strony, a z drugiej strony wielki szacunek i wielka miłość atoskich mnichów do Matki Bożej. Na ustach mnichów pracujących najczęściej można usłyszeć, oprócz modlitwy Jezusowej, akatyst do Przenajświętszej Boga Rodzicy. Znają go oni na pamięć. To nieodłączny element codziennych modlitw, powtarzany wielokrotnie w ciągu dnia. Wiele osób pewnie zadaje sobie pytanie, co należy zrobić, żeby na Atos pojechać. Czy jest to miejsce, gdzie po prostu postanawiam sobie, kupuję bilet i jadę, jestem. Czy jednak wymaga to jakiegoś odpowiedniego przygotowania? Atos to państwo w państwie. Jest to republika mnichów, autonomiczna republika mnichów, oczywiście w ramach państwa greckiego, natomiast rządzą to się swoimi prawami. Trzeba, żeby na to się dostać, trzeba mieć odpowiednią wizę. Ta wiza nazywa się diamonitirion. Można to załatwić w greckich urzędach. Natomiast ważną zmianą, która zaszła na przestrzeni ostatnich lat, jest to, że trzeba się umawiać z każdym monasterem indywidualnie. Wcześniej było tak, że po uzyskaniu tego diamonitirionu, który się odbierało albo
wcześniej w Salonikach, teraz już można go odebrać w Uranupoli, czyli w tym miasteczku, z którego pływają statki do Dafni, do głównej przystani Atosu, tam ten dokument można dostać. Wcześniej można było na Atos wpłynąć i każdy monaster był zobowiązany do tego, żeby takiego pielgrzyma co najmniej przez dzień przenocować, ugościć, dać dach nad głową i posiłek. Można było w tych monasterach zostać dłużej. Ja pamiętam, kiedy byłem po raz pierwszy, to był wyjazd zupełnie niezaplanowany, znaczy zaplanowany oczywiście, natomiast niekonsultowany z tymi monasterami. Ja odwiedziłem wszystkie monastery, byłem na szczycie Atosu, byłem na Atosie ponad miesiąc wtedy, pamiętam. I w każdym monasterze przyjmowano nas, mnie i moich przyjaciół, bardzo, bardzo gościnnie i otwarcie. Później, kiedy Atos stał się bardzo popularny, okazało się, że są problemy z tym, żeby wszystkich pielgrzymów przyjąć, i monastery życzą sobie, żeby po prostu w dobie zresztą informatyzacji i ogólnego dostępu do telefonów, życzą sobie, żeby po prostu dokonać rezerwacji takiego pobytu w takim czy innym monasterze, także do monasteru można napisać, monaster da odpowiedź, czy w danym okresie, w danym dniu, czy w danych dniach monaster jest w stanie przyjąć pielgrzymów. Także cała ta procedura nie jest specjalnie skomplikowana, ale na pewno trzeba ją zaplanować dużo wcześniej. Nie da się tego zrobić z dnia na dzień. Ja ostatnimi czasy jeżdżę w zupełnie innych okolicznościach, więc nie jest mi znany taki ten standardowy tryb pielgrzyma. Pewnie ojciec organizując wyjazdy, więcej mógłby powiedzieć na ten temat. Czy w związku z tym, że właśnie jeśli mamy takie grupy lub indywidualną pielgrzymkę na górę Atos, ten wyjazd, prawda, bo wspominałeś o tym, że każdy pielgrzym jest goszczony, może liczyć na miejsce do spania, jest zapraszany do wspólnego stołu razem z mnichami. Czy to wiąże się też z jakąś opłatą? Nie, to jest tylko koszt diamonitirionu. Ten diamonitirion, czyli wizę na Atos, kosztuje 25 euro. Czyli nieco ponad 100 zł na polskie pieniądze. I to jest wszystko. To jest wszystko. Mnisi atoscy są gościnni i przyjmują pielgrzymów bezpłatnie. Oczywiście monastery jako takie są do tego zobowiązane. Zobowiązane tym chociażby, że otrzymują część tych pieniążków, które płacimy za diamonitirion. Inaczej jest natomiast w skitach i w celach, czy u pustelników. Tam już jesteśmy zdani na to, czy okażą nam miłosierdzie, czy tego miłosierdzie nam nie okażą. Bo zdarza się również tak, i należy pamiętać, że o ile pielgrzymi są bardzo otwarcie przyjmowani w tych 20 atoskich monasterach, o tyle skity czy cele bardzo często zamykają swoje bramy. Jakby oczywiście nie z tego względu, że stronią od pielgrzymów i nie chcą, żeby się tam pojawiali, ale po prostu chcą życia bardziej odosobnionego. Jeśli chodzi o pustelników, to sprawa wygląda już zupełnie inaczej. Ja pamiętam, podczas swojego pierwszego wyjazdu miałem na kartce napisane, w których celach, w których pustelniach mogę ewentualnie być przenocowany. To było, pamiętam, kiedyś ja, żeśmy z przyjaciółmi do takiego miejsca zawitali, zastukaliśmy do drzwi. Nikt nam w zasadzie nawet nie otworzył, tylko przez drzwi nam powiedziano, że drzwi obok to jest pokój, w którym możemy przenocować. Myśmy w tym pokoju, w tej celi przenocowali. Rano czekało nas taki poczęstunek nas czekał. Kilka oliwek, chleb i woda, i to było wszystko. W nocy pamiętam, że słyszeliśmy, jak mnisi się modlili, i tyle. Nie chcieli mieć z nami kontaktu, nie chcieli z nami rozmawiać, ale to jest zawsze sprawa indywidualna. Jeśli udamy się w tą zasadniczą część góry Atos, można by było rzec, czyli tam za szczytem skit świętej Anny, Kawso Kaliwia, Kierasia, czy Karule, ta najbardziej chyba znana właśnie z tego pustelniczego trybu. Tam może być różnie i trzeba się uzbroić w cierpliwość i zrozumieć, że czasem to, że ktoś nas nie przyjmuje, nie wynika z tego, że nas nie kocha, ale i nie chce nas przyjąć, ale raczej z tego, że bardziej kocha Boga. To jest bardzo ciekawe, bo jednak z takiego europejskiego punktu widzenia, no jak to tak, prawda? Przecież jadę taki kawał drogi, idę do jakiegoś miejsca, proszę, no przecież oni wszyscy powinni mnie przyjąć, a to okazuje się, że niestety nie ma takiej możliwości.
I co wtedy, prawda? No i co ma sobie taki, co ma sobie taki człowiek pomyśleć? Co ma robić w tej sytuacji, kiedy widzi, no nie, że nie może przenocować w tym miejscu, w którym chciał przenocować? I na przykład jeśli znajduje się akurat na tym brzegu Atosu, no też tu te odległości też robią swoje, więc co wtedy zrobić? Szukać dalej? No, trzeba iść dalej, szukać dalej. To jest poważny temat. Proszę pamiętać, że Góra Atos to jest jednak dzika przyroda. Ja pamiętam jeden z moich wyjazdów na Świętą Górę Atos. Przygotowywaliśmy płytę w jednej z atoskich kieli. Miałem tam swojego ucznia, którego uczyłem muzyki bizantyjskiej. Napisałem, że przyjeżdżam, on się oczywiście ucieszył, zaproponował mi wspólne wyjście do pobliskiego monasteru, konkretnie do pieczary świętego Jana Kokuzelisa. Jest to patron śpiewaków. Ja oczywiście się zgodziłem. Wszystko zaplanowaliśmy i wieść o tym mnichu na miesiąc zaginęła. Nie wiedziałem, czy mam jechać. Spakowałem się, pojechałem. Dzień przed moim wyjazdem dostałem informację, że mój przyjaciel zamarzł w górach. Udał się do innego pobliskiego monasteru zimą. I niestety z do dzisiaj nieokreślonych przyczyn znaleziono go zamarzniętego po prostu. Więc Atos to jest jednak również dzika przyroda i nie można wszystkiego tutaj jakby spychać, zostawiać tak zwanej woli Bożej. Trzeba na pewno używać własnej głowy i rozumieć, że okoliczności mogą być bardzo niesprzyjające. Należy takie wyjazd zaplanować, wiedzieć dokąd się idzie, wiedzieć po co się idzie. Najlepiej Atos odwiedzać w okresach, kiedy jest ciepło. Wtedy nawet jeśli by się okazało, że musimy gdzieś przenocować, to nocleg pod odkrytym niebem nie stanowi tutaj aż takiego dużego problemu. Natomiast większość pielgrzymów przebywa w tych dużych monasterach, w miejscach, gdzie są bezpieczni. No właśnie, i zakładając, że ktoś jedzie po raz pierwszy na Atos, co byś mu takiej osobie polecił? Cóż mogę powiedzieć? Raczej się nie wyśpi na zaś, a to by się przydało, bo na pewno z Atosu wróci niewyspany. Te długie modlitwy i zerwane noce dają o sobie znać przez długi czas później. Natomiast czy potrzebuje czegoś specjalnego? Nie. Ja myślę, że trzeba się odpowiednio nastawić duchowo na to, że będzie to przeżycie właśnie takie wewnętrzne, duchowe. Atos nie jest daleko od cywilizacji. Dostępne są sieci komórkowe. W każdym monasterze jest odpowiednie zaplecze sanitarne, noclegowe, także spokojnie można się na Atos wybrać nawet w pantoflach i ten czas spędzić normalnie. Skoro zacząłeś na temat obuwniczy, to jak się poruszać po Atosie? Bo jednak te odległości jakby, nie wiem, czy oglądający mają sobie wyobrażenie, że to jest jednak, to jednak są odległości, prawda? Więc jak najlepiej się poruszać po Atosie? I tu jest chyba moment na to, żeby powiedzieć właśnie o tym, jak Atos się zmienia i dlaczego się zmienia. Bo kiedy po raz pierwszy pojechałem na górę Atos, samochodów tam było mało, drogi były nie najlepsze. Większość pielgrzymów podróżowało pieszo i podróżowało nie tymi głównymi drogami, a ścieżkami leśnymi, górskimi, rolniczymi, często źle oznaczonymi, z takim pątniczym kijem w ręku, jak się mawiało, po to, żeby tym kijem odstraszać węże, ale przede wszystkim, żeby się tym kijem podpierać, więc tak się po Atosie podróżowało. Były to godziny spaceru albo w deszczu, albo w słońcu. I wtedy można było rzeczywiście poczuć, że jest się pielgrzymem i że ta wizyta na górze Atos to trud nie tylko duchowy, ale również fizyczny. Ostatnimi czasy Atos się zmienił, zmotoryzował. Są autobusy, takie taksówki atoskie, które mogą dowieźć do dowolnego miejsca na górze Atos każdego pielgrzyma. Monastery mają dużo samochodów, także po Atosie można się poruszać w miarę szybko. I znam takich sportowców, którzy uprawiając taką
sakralną turystykę potrafię. Pół Atosu w ciągu 2 dni zwiedzić. Oczywiście mało, mało, mało z tego zostaje w głowach i w sercach, bo nie jest sposób tego wszystkiego ogarnąć. Natomiast jeśli chodzi o techniczne możliwości, to tak już teraz to wygląda. Po Atosie można poruszać się dużo, dużo łatwiej. Drogi są również remontowane, wytyczane nowe drogi. Oczywiście to są drogi górskie, słabo utwardzone, ale jednak ułatwiają komunikację. Przy okazji jakichś silniejszych deszczy potrafią też spłynąć te drogi. Tak, nawet te najnowsze. Ostatnie takie zdjęcia właśnie widzieliśmy. Droga z Dafni do Karii jest bardzo pięknie, te płyty betonowe popłynęły. Nawet niektórzy mnisi mówili, że to kara Boża za to, że tak szybko Atos się zmienia w kierunku, w jakim zmieniać się według nich nie powinien. To, co wspominałeś też o podróżowaniu, o pielgrzymowaniu w ogóle, jest chyba też bardzo ciekawe. Ja pamiętam, wspominam cały czas, no, w innych czasach być może byliśmy po raz pierwszy na Atosie, już nawet nie pamiętam, ile lat temu to było. W każdym razie moja pierwsza wizyta na Atosie nie trwała miesiąc, niestety, może akurat wtedy. Chociaż z perspektywy czasu myślę, że to jakoś inaczej się ocenia. Za pierwszym razem byłem na Atosie bodajże chyba 5 dni. I to był bardzo intensywny program. Znaczy, to był tak intensywny program, który miał na celu odwiedzenie jak największej ilości miejsc, monasterów. Ja przyznam szczerze, że po tych 5 dniach byłem tak wykończony. Na dodatek jeszcze w którymś monasterze, który był, pomimo tego, że to była chyba taka w miarę letnia pogoda, ale w którymś monasterze jednak była jakaś pleśń czy coś takiego. No bo jednak nie zapominałem, że to jednak jest przy morzu, jest wilgotno, co ja bardzo mocno przecierpiałem, przebolałem i wtedy akurat w celi naszego polskiego ojca Gabriela, gdzie znajduje się też, gdzie jednym z ojców jest lekarz, którym tak mnie leczył od alergii, że w zasadzie chyba 2 dni nowego pielgrzymowania przespałem, byłem tylko przywożony. I pamiętam tylko z tego, że aż po prostu w głowie się kręciło od ilości tych świętości, od ilości relikwii, od ilości ikon. I człowiek miał na dobrą sprawę po całym tym pielgrzymowaniu bardzo takie mieszane odczucia, że no, byłem w wielu miejscach, ale tak chyba niespecjalnie wszystko poczułem. I to chyba się dopiero zmieniło wtedy, kiedy jakoś tak zacząłem odkrywać swoje miejsca, w których się czuję lepiej. I jakby ja sam osobiście przedkładam jednak taką wizytę do jednego miejsca, ewentualnie dwóch, przy okazji jednego pielgrzymowania lub do odwiedzenia jakichś tam miejsc, które są ważne, ale bez dłuższego zatrzymywania się, niż właśnie taki churching, no, niektóre domyślam się, że no, jednych może mobilizować, drugich może demotywować. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Co myślisz o tym? Ja myślę, że jeśli chodzi o pierwszą wizytę na Atosie, na pewno warto zobaczyć wszystko. Spróbować zobaczyć wszystko, zobaczyć te największe monastery, bo są w nich naprawdę wielkie świętości znane z naszego roku liturgicznego, z naszego życia cerkiewnego, chociażby ikona Iwierska Matki Bożej, ikona Dostojno Jeść, ikony z monasteru Watopet, ikony z innych monasterów. No, każdy monaster ma coś, każdy monaster ma jakiś taki wyróżnik, relikwie czy ikony, którym warto na pewno się pokłonić. Warto też mieć taki ogląd na temat tego, jak Atos ogólnie wygląda, bo jeśli chodzi o bazę noclegową, to również jest bardzo różnie. Są monastery, gdzie jest naprawdę ascetycznie. I tutaj mój ulubiony monaster, gdzie jest moja ukochana ikona Matki Bożej Skoroposłusznicy, Gorgo Ipikos, monaster Dohiar, do niedawna zarządzany przez słynnego igumena Grzegorza, który niedawno zmarł. Monaster bardzo, bardzo ascetyczny. Pamiętam, byliśmy tam chyba 2 lata temu, czy 1,5 roku temu, jeszcze przed pandemią. I niestety warunki były trudne, bo to taki monaster, to monaster, gdzie na to nie zwraca się aż takiej uwagi. Pokój dla wielu pielgrzymów, łóżka piętrowe, brak wody. O, pojawił się mój syn. On jeszcze na Atosie nie był, ale mam nadzieję, że cześć, jak trochę podrośnie, to również pojedzie. Kubusiu, zostaw nas, dobrze? My porozmawiamy jeszcze tutaj, ale dobrze. Dobrze, to proszę bardzo.
Są też monastery, które mają świetną bazę noclegową, nazwijmy to w ten sposób. Grecy znani są z tego, że są bardzo gościnni, są monastery, w których jest wygodnie, ciepło i przyjemnie, po prostu. Każdy szuka czegoś prawdopodobnego. A jeśli chodzi o te miejsca wybrane, no to rzeczywiście podczas drugiej czy trzeciej wizyty już mamy mniej więcej ogląd i wiemy, gdzie chcielibyśmy być. Jeśli chcemy po prostu pokłonić się tym relikwiom, których jest naprawdę niezliczona ilość, uprawiać taką turystykę, no to możemy to robić. Natomiast rzeczywiście jest tak, że warto pobyć w jednym miejscu, wejść w ten rytm i nie tylko rytm nabożeństw, ale w wielu monasterach mnisi nawiązują takie bliższe kontakty z pielgrzymami. Można nawet uczestniczyć w pracach monasterskich, czy przy zbieraniu oliwek, czy przy innych pracach porządkowych w monasterze. To na pewno pozwala poczuć ten atoski duch, a bardzo ważne jest takie powiedzenie atoskich mnichów, po grecku ono brzmi następująco: to aion oros ven ine topos ala tropos, co oznacza, że góra Atos to nie jest miejsce tylko i wyłącznie, ale sposób życia, sposób bycia, więc samo miejsce nam wszystkich problemów nie rozwiązuje. Oczywiście to wyjątkowe miejsce, natomiast należy pamiętać, że tam żyją ludzie, zwykli ludzie i mnisi różnego pokroju i pracownicy, którzy na co dzień na to się pracują, więc tutaj wyprzedzając może niektóre pytania, chciałbym powiedzieć, że może się zdarzyć, że nawet zgorszymy się niekiedy, tak, że zobaczymy rzeczy, których może byśmy się nie spodziewali na Atosie, może zobaczymy niedwuznaczne sytuacje, chociażby, no powiedzmy o tym głośno, że no, Grecy nie stronią od papierosów, tak, i na pewno w całej Grecji palenie papierosów jest bardzo, bardzo popularne. Na to się też często można zobaczyć kogoś z papierosem w ręku. Oczywiście gorszy i nie gorszy samych atoskich mnichów. Ja znam monastery, w których są specjalne miejsca wyznaczone po to, żeby nikt tego sportu na dziko, tak? Tylko po prostu kulturalnie wyszedł za mury monasteru i nie do pałki tych papierosów. W jedno konkretne miejsce. No, ludzie mają swoje ułomności, ludzie mają swoje namiętności i po to przyjeżdżają na Atos, żeby się leczyć, ale to nie oznacza, że to jest miejsce, w którym żyją tylko i wyłącznie ludzie święci. Duża społeczność też nieprawosławnych śledzi popteologię i wśród tych osób jest na pewno też wiele osób, które chciałoby odwiedzić Atos. Jak sobie przeglądałem też polskojęzyczny internet, ale też w różnych innych językach, jeśli chodzi o nieprawosławnych, no i to pielgrzymowanie na Atos obrosło strasznym mitem. Znaczy wiele osób by chciało, wiele osób neguje. Powiedz mi, jak to jest tak naprawdę z osobami, które nie są prawosławne? Czy mogą pojawić się na Atosie i jak są traktowane? Czy to też zależy od miejsca, czy jest ogólna jakaś taka zasada? Czego mogą się spodziewać właśnie nieprawosławni? Bo już dla prawosławnych to, co powiedziałeś, że dla wielu może być nieco inne, może być szokujące, jeśli chodzi też i o długość nabożeństw i pewnie jakiś tam tryb życia. Czy to też mówi, że można się, nawet czasem zdarza się, że można się czymś tam zgorszyć, no i coś, co też nie przychodzi nam do głowy. Mogą być rzeczy, które możemy się zdziwić. Co z nieprawosławnymi? Załatwiając dokumenty, wizę, trzeba podać wyznanie. I w diamonitirionie jest napisane, czy jest się prawosławnym chrześcijaninem, czy jest się innego wyznania. Atoscy mnisi są konserwatywni w większości, chociaż to też jest pojęcie względne. Są monastery, w których osoba nieprawosławna nie zostanie wpuszczona na przykład w czasie nabożeństwa do cerkwi. Będzie poproszona o to, żeby pozostać w przedsionku. Posiłku i noclegu takiej osobie nikt nie odmówi.
Może się zdarzyć, że nawet będzie potraktowana specjalnie, może ktoś będzie chciał z nią porozmawiać, bo wiadomo, że jedni przyjeżdżają po to, żeby tylko to miejsce zobaczyć jako turyści, a inni przyjeżdżają z potrzeby serca i są monastery, które w dużej mierze składają się, może nie w dużej mierze, ale w których dużo jest mnichów, którzy wcześniej byli innego wyznania. Jest to chociażby monaster Simonos Petras, tak, gdzie wielu jest obcokrajowców, który słynie ze swojej pracy misyjnej i to zawsze działa w dwie strony. Ale rzeczywiście należy powiedzieć otwarcie, że bardzo często osoby nieprawosławne, no a to się może być delikatnie mówiąc niekomfortowo. Mój serdeczny kolega, z którym zdarza nam się czasem pojawiać wspólnie na Atosie, wynalazł takie określenie, które wydaje mi się, że chyba idealnie oddaje tego ducha. On powiedział, że on jako katolik czuje się na Atosie miłosiernie pogardzany. Tak, chyba wiem, kto to powiedział. W każdym razie miłosierdzie, no tak. Jeśli ktoś by się zastanawiał, na czym polegało to miłosierne pogardzanie, to w ogóle chyba też wynika z tego też, że generalnie podróżowanie chyba też z duchownym gdziekolwiek, no nie jest czasem błogosławieństwem, czasem przekleństwem, no a w tym akurat wypadku, jeśli chodzi o Atos i wiedząc, że jeśli jest to też osoba prawosławna i duchowna, zwykle też zajmuje jakieś tam inne miejsce, prawda, ojcowie wskazują w miejscu, gdzie spożywa się posiłek, prawda, więc bardzo często gdzieś jednak jest ta pewna taka separacja, w innych monasterach też można się spotkać z tym, że po prostu się powie, że to jest część nabożeństwa, która jest zarezerwowana tylko dla wiernych, albo no, bardzo częste przypominanie o tym, że tak, możesz się sobie tutaj postać pomodlić, ale absolutnie pod żadnym pozorem pamiętaj, sakramenty nie dla ciebie. Więc na pewno trzeba chyba się też przygotować na to i nie załamywać, jeśli ktoś, kto jest nieprawosławny i odwiedzi Atos, że to nie wynika może z jakiejś wielkiej niechęci, tylko no, powiedzmy też pewnie jakiegoś takiego, może nie tyle jak Bóg powiedzieć tradycji, prawda, ale jednak z szacunku też do tego miejsca. Dla jednych szklanka jest do połowy pełna, dla innych do połowy pusta, tak? I należy pamiętać, że to otwarcie, że to nawet miłosierne pogardzanie, to jest wielkie otwarcie Atosu na świat zewnętrzny, bo wcześniej w ogóle było się trudno dostać na górę Atos i takie otwarte pielgrzymowanie rozpoczęło się w zasadzie dopiero od wieku XIX, kiedy rosyjscy pielgrzymi zaczęli masowo przez Konstantynopol statkami do monasteru świętego Pantelejmona przybywać. Zaczęli do monasteru Pantelejmona przybywać. No wcześniej nawet, przepraszam, Uranupoli nie było głównym miastem, z którego wypływały statki na Atos. Także Atos się otworzył. Otworzył się bardzo. I to, że w ogóle przyjmuje innowierców, to jest naprawdę wielki akt. Może nie tylko miłosierdzia, ale też zrozumienia współczesnego świata i tego, że Atos jest też po to, żeby nieść świadectwo o prawosławiu i po to, żeby pokazywać prawdę, bo bardzo często możemy się zagubić w takiej poprawności ekumenicznej, tak? Gdzie wszystko nam ucieka, gdzie się... Bardzo cię proszę, żebyś był trochę grzeczniejszy, co? Dziękuję. Gdzie się wszystko rozmywa, a to ustawia pewne rzeczy na swoim miejscu. My jesteśmy prawosławni, wy nie jesteście prawosławni, nie pogardzamy wami, natomiast rozumiejmy, na jakich pozycjach się znajdujemy, szanujmy siebie, szanujmy też swoje tradycje i spróbujmy zrozumieć, dlaczego my jesteśmy po tej stronie, a kto inny jest po stronie innej. To po prostu daje do myślenia. Tak, tutaj bez żadnych podtekstów do mówienia, kto jest gorszy, kto jest lepszy. Natomiast należy też pamiętać, że dlaczego Atos jest taki, jaki jest, jeśli chodzi o innowierców. No to jest historia. I prawdę powiedziawszy, faktem jest, że takich krzywd atoskiemu monastycyzmowi
jakie wyrządzili chociażby krzyżowcy, nie wyrządzili Turcy przez kilkaset lat tureckiego panowania na Tosie, czy piraci. No do dzisiaj się pamięta męczenników kalejskich, danych przez krzyżowców w Protacie. To był bardzo trudny okres dla góry Athos. No i do dzisiaj, pomimo tego, że minęło prawie 800 lat, o tym się pamięta. Zresztą krzyżowcy też niechcący najechali Konstantynopol, trochę im się plany po drodze zmieniły. I to był też początek upadku całego Cesarstwa Bizantyjskiego i tego nikt nie zapomniał. Należy o tym pamiętać. Na koniec może jakaś atoska historia? No, tam już atoska słyszeliśmy o historia. Twoim świętej pamięci przyjacielu, to było też ku przestrodze też wszystkim, żeby uważać jednak, że na to się też jest dzika przyroda i wszystko może się wydarzyć, ale może przychodzić na myśl jakaś historia, którą sam przeżyłeś lub którą zasłyszałeś na to się, a to z Góra Cudów, Nie prawda? Góra Cudów, rzeczywiście, ja pamiętam, ja aż tylu historii na to się nie przeżyłem, no nie dane mi było chociażby poznać czy być u świętego starca Paisiusza, który zmarł w roku 94, a był słynnym atoskim mnichem. Byłem u kilku innych starców, ale to zawsze jest tak, że człowiek otrzymuje jakieś pouczenie na miarę swojego stanu duchowego i potrzeb, tak? Więc jakichś specjalnych takich zdarzeń nie było. No, było jedno w monasterze Wielkiej Ławry, pamiętam, to była moja pierwsza wizyta na górze Athos. Miałem 17 lat, młody chłopak. Interesowałem się już wtedy muzyką bizantyjską, ale tak zupełnie, zupełnie amatorsko. No, co można było wtedy wiedzieć o muzyce bizantyjskiej, kiedy nie było internetu takiego jak dzisiaj i wszystko wyglądało zupełnie, zupełnie inaczej. Pamiętam, przybyli do monasteru Wielkiej Ławry, no nie znaliśmy tam kompletnie nikogo. Usiedliśmy w prytworze, w przedsionku Kiriakonu, czyli głównej świątyni monasteru. Zaczynało się nabożeństwo. Chcę powiedzieć, że w monasterze Wielkiej Ławy żył i tworzył jeden z największych śpiewaków bizantyjskich, święty Kukuzelis. W wieku XIV. I bardzo chciałem być w tym monasterze, fascynując się muzyką bizantyjską, chciałem być w tym miejscu, gdzie on śpiewał, a związana z nim jest taka historia, że był on śpiewakiem nadwornym imperatora bizantyjskiego, z tego dworu uciekł, został mnichem na górze Athos, ale oczywiście ukrywał się, nikt nie wiedział, że to ten wspaniały Jan, którego imperator przez lata szukał i nie wiedział, gdzie ten Jan uciekł. On tam śpiewał, zmarł w tym monasterze. Do dziś tradycja właśnie związana ze świętym Janem Kukuzelisem jest w monasterze znana, więc takie miejsce pielgrzymkowe dla, można by było powiedzieć, dla miłośników muzyki bizantyjskiej. No i wracając do początku tego opowiadania, siedząc w prytworze monasteru nocą, podszedł do mnie, idę jeszcze do mojego przyjaciela, mnich, również kompletnie mi nieznany, zbudził nas, bo żeśmy w tych stacyjach przysypiali i powiedział: a wy śpiewacie, prawda? My tak spojrzeliśmy na siebie i powiedzieliśmy: no tam tak trochę próbujemy, no to zapraszamy was na chór. I pamiętam, że wtedy nas dwóch młodych chłopców zaproszono na chór najważniejszego, pierwszego monasteru na górze Athos, Wielkiej Ławry. W ogóle nie wiedzieliśmy, co tam robimy i w jaki sposób się tam znaleźliśmy, więc to była taka wyjątkowa, wyjątkowa historia. No, a taka współczesniejsza historia to chyba związana ze starcem Grzegorzem świętej pamięci z monasteru do Hiariu, tam gdzie jest ikona Matki Bożej Skoro Posłusznicy. Pisałem o tym niedawno na Facebooku. Nawet chyba mam nagranie z tego zdarzenia. No, starzec Grzegorz był znany z tego, że był kontrowersyjny, bardzo kontrowersyjny i nigdy nie było wiadomo, co zrobi. Byliśmy wtedy na Atosie ze świętej pamięci ojcem Gabrielem Gibą i pamiętam, rozpoczynało się nabożeństwo kanonu molebnego Paraklisi do Matki Bożej Skoro Posłusznicy. Mnich, wyznaczony mnich, czytał jeden z psalmów,
gdzie padły słowa jako niszcz jeźdź i uboch, albowiem jestem, albowiem jestem biedny, tak? W pewnym momencie starzec Grzegorz zaczął krzyczeć na całą cerkiew. Ty kłamco! Co ty w ogóle czytasz? Jak możesz tak mówić? Zapadła cisza. Jaki ty jesteś biedny? Jaki ty jesteś ubogi? Masz gdzie spać? Masz co jeść? To dlaczego kłamiesz? Mnich odczekał dosłownie kilkanaście sekund, zaczął czytać dalej, wszystko się uspokoiło. Taki był starzec Grzegorz. Natomiast następnego dnia znowu nas zadziwił, bo była taka sytuacja, że przyjechała grupa Ukraińców. No i on tych Ukraińców oczywiście błogosławił. Nie było tłumacza, ja się napatoczyłem, więc zacząłem tłumaczyć. Ja każdego pytał w zasadzie o rzeczy proste. Skąd jest i ile ma dzieci? Zapytał jednego z nich, skąd jesteś? Z Ukrainy. Ile masz dzieci? Jedno, mało. Po takiej odpowiedzi każdy delikwent otrzymywał strzał w twarz z otwartej dłoni starca Grzegorza, zresztą bardzo mocny. Podeszło tak kilka osób. Ja podszedłem na końcu i mówi do mnie, skąd ty jesteś? A ja mówię do niego, z Polski. A on na to do mnie, to chodź zrobię z ciebie Hiszpana. I otrzymałem również taki strzał w twarz od starca Grzegorza, co sobie bardzo cenię do dzisiaj. Do dzisiaj pamiętam wyjątkowy mnich. Ale takie opowieści oczywiście każdy może przywieźć bardzo wiele, bo każdy coś na to się przeżył i dla każdego wyjazd na Atos to czas wyjątkowy. Oczywiście zachęcam do zadawania pytań. Powoli nasze spotkanie będzie zbliżało się do końca, bo już z Marcinem rozmawiamy niemal godzinę. Tak nam czas szybko zleciał. Więc jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to teraz jest najlepszy ku temu moment, bo za chwilę będziemy, na pewno zakończymy naszą rozmowę. Pojawiło się pierwsze pytanie, czy na to się są Polacy mnisi, mnisi pochodzący z Polski? No jest nasz kochany ojciec Gabriel Krańczuk, który jest tam od lat 80. To ten ojciec Gabriel, nasza dobra dusza, który znacie z publikacji wydawnictwa Braczy, pana Marka, z ekipą serdecznie pozdrawiamy oczywiście. Tak, to jest nasz ojciec Gabriel. W kielii świętego Mikołaja Burazery, niedaleko stolicy Atosu Karies. Zresztą bardzo, bardzo pięknego i ważnego monasteru atoskiego. I tu chciałem tylko tak, oczywiście taka dygresja mała, to co mówiłem, że niektóre kielie czy skity są większe od monasterów i ważniejsze. I kielia Burazery słynie z tego, że poziom życia duchowego jest na bardzo wysokim poziomie. Poziom innych aspektów życia duchowego, życia... Wspaniali śpiewacy. Więc jest nasz ojciec Gabriel, jest również ojciec, niech mi ojciec podpowie, ojciec Marek. Łukasz, dobrze pamiętam, w monasterze.